Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. To teraz myślę, że pogadałbym z tymi wszystkimi ludźmi i czy to zadanie dalej mam aktywne, czy już wykonane. Dane zadania to już mam wykonane, więc na razie nic nie będę sobie oznaczał, tylko pogadałbym z wszystkimi z mieście. Pewnie, że tak. Skąd się tu wzięliście? But they have a rule about age. You reach 16 and you're out. Didn't matter though, because you just pack your things and head to Big Town. All the adults go there and there's plenty to eat. Plenty to eat, all right, if you like eating bullets. I've lost count of how many times I've been shot at. So, czy mieć są jakieś handlarze, ale kawę? Look, the only place to go is the town hall, and that's just a meeting spot for us. There aren't any traders or anything around here. Muszę iść. Nie, i nie chcę zobaczyć twojej nowej broni. Ty masz jakąś nową opcję dialogową? Dobra. Z tobą pogadałem, teraz może pogadałbym sobie z kim ty jesteś? Wiesz może jak powstało duże miasto? I'd say a super mutant sat down in a ditch one day and shat out the town. Dobre. I dragged myself here from Lamplight. I didn't believe all the stories about Big Town, but I wasn't about to let everyone else go there without me. A few dozen attacks on the town later and here I am. Almost an ingredient in a super mutant chili cook-off. Muszę iść. Go kick some ass. Oh, it's you. I'm starting to feel safe for the first time in a long time. Thanks to you. Skąd się tu wzięliście? Oh, Little Lamplight is where most of us came from. Red and Pappy and Flash and Bittercup. We used to play together when we were kids. Then we got old and we had to leave. Those were the rules. So we packed up and headed here, like we were supposed to. No one told us it would be like this. We never have fun anymore. And most of us... Most of us are dead. To jest opcja dialogowa u każdego, więc nie będę jej wykorzystywał. Ale warto porozmawiać, warto się dopytać wszystkich. O równe sprawy, czyli innymi słowy ja tutaj spędzę jeszcze nieco czasu. Widzę, że tutaj mają posterunek obronny, a nie, to jest posterunek ten. A mogę ja w ogóle tego robota jeszcze naprawić? Mam ja taką opcję? Nie, chyba nie. Ech, szkoda, że nie wybrałem tamtej opcji dialogowej, przynajmniej by ich w przyszłości, kiedy mnie tutaj już nie będzie chronił roboci. No dobra, ale zaczekajmy może tak jakieś 6, tak jakieś 8 godzin do zmierzchu. I pogadajmy sobie może z tobą. Dokładnie, ale zapiszmy sobie grę przed tym, bo nie chcę niczego spieprzyć. I think I'm going to build a little shrine to you. All I need is some incense sticks and candles. Co tu można robić, Gowka? I wander around town to find... Czemu ja nie mam opcji romansowej tutaj? Przecież ta opcja romansowa tutaj pasowałaby... idealnie, a tutaj wyłączyli mi opcję dialogową. No dosłownie... Przecież to byłoby bardzo spójne z charakterem mojej postaci. Brach. Po raz drugi ta gra nie pozwala mi... grać tak, jak ja lubię. Ech. Dobra, pogadam z tymi wszystkimi dzieciakami w tym. Ja najpierw sobie wezmę jakąś broń, do której mam amunicję, a amunicję mam powiedzmy do strzelby bojowej. I idziemy do latarenki. Ale dobrze wykonaliśmy to zadanie. Fajny quest poboczny w sumie. Powiedziałbym wręcz, że bardzo fajny. Ostatnio wykonaliśmy dwa questy poboczne. Ten z atakiem na Paradise Falls i ten z pomaganiem dużemu miastu. A widzę, że tutaj nikt nie jest aktywny, ponieważ jest północ, więc zaczekajmy 8 godzin. Ponieważ ja bym chciał poznać historię mieszkających tutaj ludzi, znaczy dzieci.
Ty jesteś randomowym NPC, więc z tobą nie chcę gadać, bo nie mam mi nic ciekawego do powiedzenia. Tutaj. Ponieważ nim wyruszę dalej, ja chcę znać ich historię, nie z Bendyniki. Czyli to jest niby sklep, czy co to jest? Nie zdara. You must be the biggest kid here. I'm the littlest kid. My real name's Betty, but mostly I get called Bumble. What do you call big kid? Czasem ludzie nazywają mnie mieszkańcem krypty. Miło cię poznać. It's nice to meet you too. Did you come from the vault? I heard there's monsters down there. Eclair told me once, one of them, they got him and bit him right in the face, and that's why he's only got one eye. But you don't look like a monster, and I don't think you'd bite anyone in the face. You look like a nice vault dweller. Dlaczego nazywają cię Niezdarą? It's just a name, okay? Not my fault I knocked stuff over. Lucy says I still got a lot of growing to do. Dobra, papa Niezdaro. Pogadaliśmy sobie z tobą. Teraz kolejny NPC do pogadania. A, czyli tutaj nie będę im kradł, ponieważ kradzież byłaby niespójna z charakterem odgrywanej przeze mnie postaci. Tutaj mają jakieś łóżko, dobra. W sumie tutaj nic ciekawego, zapewne w tym składziku można coś kupić potem. Nie z Bendyniki. A co jest w głębi latarenki? O, mniej więcej jak się tutaj przejdzie. A ty kim jesteś? Randomowy NPC, a ten jest Express. Dobra, z Expressem już gadałem, więc myślę, że drugi raz to nie ma po co gadać z nim. Tu jest chuligan. Ta latarenka to spore miejsce. Nieco mi przypomina tego, Władcę Much, Williama Goldwinga, czy jakoś tak. Dwie biura. A, to ciebie uratowałem. Dobra, spoko. Dlaczego nazywają cię Wiewióra? I like to think it's because of my inquisitive and charming nature, as well as my natural climbing ability. But Knock Knock says it's because I'm totally nuts. Guess which one's probably right. Trzymaj się, Wiewióro. Dobra, kolejny dialog ten z NPC jest porobiony. I teraz może zejdźmy tutaj. Full. I zobaczmy, co jest w tym miejscu i przeprowadźmy kolejne dialogi. Great. RJ let in another pair of choppers to eat up all our food. Well, as long as you don't give me any crap about how I prepare your grub, I guess you'll be okay. So tell me, what do you think of cave fungus and watery mushroom sauce? Brzmi smakowicie. Okay. Either you're a dirty liar or you're some sort of freak. Either way, you should fit in just fine around here. Folks call me Eclair, and I'm in charge of keeping this place fed. You need a meal? You come ask me. There's not much to go around, and it all tastes bad. It'll keep you alive, and that's good enough. Gdzie zdobywacie żywność? Honestly, when we can't scavenge some from outside, we mostly scrape it off the walls and skim it off the water. No, really. Most of our food comes from fungus that grows in these caves. It's not so bad when you get used to it. And we don't have much choice. At least it's filling. So we don't have to eat much of it. But man, oh man, it tastes terrible. Skąd pochodzą te wszystkie grzyby? It's pretty hard to find. And a hero doesn't grow in other caves. I don't know why it's here, but without it, we'd be goners. Think fungus just grows on trees? No, it grows in caves. Ugh. Knock Knock came up with that one once, and now it's stuck in my head forever. Doesn't take any work to get it to grow down here. All I have to do is collect and prepare it. Mostly, I try to get the stink off it. Na jakiej zasadzie rośnie ten grzyb? They say the fungus grows in the pools where the first lamplighters dumped the mungos. That's about the most they ever helped us. I don't know how true that is, but I know sometimes the scav team comes back with this strange meat. It tastes terrible, but the fungus loves it. I don't know where they find that meat, but if you could bring some back, I'd be glad to trade fungus for it. Of course, MacCready'd have to okay it.
To wszystko, co na razie chcę wiedzieć. Dlaczego nazywają cię Eckler? Well, I didn't get the nickname for being fat and full of cream, if that's what you're asking. Back when I was on the scav team, I found some pages from an old cookbook. Sometimes I try them out. Just for the record, don't try making an eclair out of cave fungus. The taste sticks with you, and not in a good way. Dam ci wrócić do jedzenia. About time, man. This mold isn't getting any tastier. Biedne dzieci muszą jeść pileśń ze ścian. A to jest chyba wielki ratusz, tak? Czy ja chcę iść do wielkiego ratusza? Wielka komnata? Na razie może nie, na razie może sprawdźmy co jeszcze po drugiej stronie. Zapiszmy sobie grę. I obadajmy, obadajmy, obadajmy wszystko. Zobaczmy jeszcze co jest tutaj na górze. Jeżeli na górze będzie to wyjście z latarenki, to ja na razie tam nie będę chciał iść. Okej, okay, widzę, że jestem okaleczony. Ubikacje, czyli kible, dobra. Spoko, ty kim jesteś? Randomowy NPC, czy kimś, z kim mogę pogadać? Skąd się wziął prezwisko Penny? It's not a nickname. My name's Penelope. They're just lazy and don't like saying the whole thing is all. Dobra. Pogadałem z tobą. Tutaj jest wielka komnata. Dobrze, zapamiętam, będę miał bliżej przejście, a tutaj na górze co jest? Za domek. Sklep z pamiątkami. Odwiedzę, odwiedzę, owszem. Pierdółka. Well, enough of formalities. Who are you? And how'd you get MacCready to let you in here? Jestem Skrypty 101. Dzięki mnie twoi przyjaciele zwiali łowcom niewolników. Well, that was you? Nice work. I hope one of you grabbed some of their gear before you left. Gotta make them pay for something like that. Speaking of which, I'm Nick Knack, and I take care of the general store around here. Which is to say, I collect a lot of stuff, and sometimes trade it for other stuff. That's pretty much a store, see? Dlaczego nazywają cię pierdółka? Well, my name was Nick, and I collect knickknacks. Not everything has to be real complex, see? Pohandlujmy. Sure thing, pal. Special deals for us kids. Widzę, że masz trochę tego, więc ja bym posprzedawał swoje rzeczy. Na przykład miny odłamkowe na pewno nie są potrzebne. Nie jest mi potrzebne też to. I widzę, że to by było na tyle i że już się wystrzelałeś z kasy, ale może masz coś, co jest dla mnie przydatne. Siedem skimpaków, ja myślę, że jak najbardziej spoko. I za to dostaję ode mnie to. To. To byłoby zbyt wartościowe i równe. Tutaj dwa kartony papierosów, kula, papierosy zwykłe, popielniczkę, przedwojenne pieniądze. Ona nie będzie w stanie wszystkich kupić, więc mówię trzy, tak powiedzmy. I łapkę szło na śmierć jeszcze ci dam i na śmierć. Spoko, myślę, że sobie poczyściłem ekwipunek. Teraz powinienem mieć jakie obciążenie dane. ...98 na 200, czyli jest bardzo dobre, bo jestem bardzo dobrze odciążony z różnego zbędnego stafu. I to jest chyba droga naprzód, ta tutaj. O ile mnie wzrok nie myli. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Bo ja chciałbym sobie odkryć drogę na wschód. Look, I don't just let any son of a bitch. So you're welcome in my town. Nie zamierzam robić kłopotów. Good. Better stay that way, Mongo.
Naprawdę muszę dostać się do Krypto 87 na drogę? A więc wiesz, jak stąd wyjść? To jedyny sposób? The door hasn't worked since before I was here. Computer's busted and not even Joseph can make it work. Dzięki. You're going to go through Murder Pass. But I still... spoko, ale dopiero za chwilę udam się na morderczą przełęcz. Ale wcześniej chciałem sobie pogadać. You're my hero, mister. I want to be just like you when I grow up. Czy mogę powiedzieć, dlaczego księżniczka tak się wścieka o swoją ksywkę? Była burmistrzem przez 5 minut? Yeah, McCready said we needed someone to watch out for us, not to lord over us. Then he popped her one. She hasn't even tried since then. That's why he stays mayor too. I hope I can be that cool someday. Czy wciąż żywi do nich urazę? No way. I think she's got a crush on him. She's all weird for him. Dzięki Sami, to bardzo wyteczna informacja. Maybe you can take her down a peg, huh? Jak ci się podoba pilnowanie tylnego wyjścia? No, because princess always bosses me around. And there's never nothing to gun. That's all I'm gonna say while she's around. Spokojnie, Sami. Okay. Wykorzystamy oczywiście to przejście z wielką ilością potworów. Z tobą jeszcze pogadam. Może będziemy mieć nową opcję dialogową. Wiem, dlaczego tak naprawdę nazywają się księżniczką, księżniczko. Nie ma się czego wstydzić. Nie każdy może być dobrym burmistrzem. Shut up. As soon as they figure out who told you, someone's getting pounded into the ground. That was a long time ago anyway. Użyjemy charyzmy. Najlepszym przyjacielem to nie jest przyjaciół, kierowniczko. Ani Jaya, Samiego, ani nikogo. To jest co prawda niemiłe, ale... Ale straciłem karmę za to, dobra? Nie będę wczytywał gry, ale... Kurde, nie powinienem tej opcji dialogowej wybierać, to był błąd. Nie pomyślałem. Bałwan ze mnie w taki głupi sposób stracić karmę. No nic, pójdziemy teraz na ten wielki rynek. I zobaczymy, co tam będzie się działo. Randomowy Penny. Z randomowymi NPC nie ma co gadać, bo i tak mi nic ciekawego nie powiedzą. A jak to sprawić, co tutaj będzie? Pogadać ze wszystkimi, a następnie ruszyć na morderczą przełęcz, by wybić tam wszystko, co będzie stanowiło jakiekolwiek zagrożenie dla mnie. Tutaj co jest? A, tak to mniej więcej wygląda. Super, to ja sobie to jeszcze pozwiedzam. Myślę, że nawet na pewno sobie to pozwiedzam. Kurde, zejdźcie mi z drogi, bo chciałbym przejść. Spore miejsce. Widzę, że tutaj dzieciaki nieźle się urządziły. Jestem gościem. Burmistrz McGrady wpuścił mnie za uratowanie z twoich przyjaciół. Penny and Sammy and Squirrel? I can see why RJ let you in. Thanks for all of us. I'm Lucy. And I pretty much spend my days playing mommy around here. I spend a lot of time kissing boo-boos and making things better. If you get a scraped knee or stubbed toe, come see me.
Same if you get shot in the face or burns all over. But I can only promise so much. A, czyli robi za lekarza. Jak udaje ci zdrowo tu żyć? There's always one big sister or another who knows her way around a compress and a sewing needle. So we take care of most of the little scrapes. And way back when, someone figured out that some of the plants and fungus around here absorb radiation. The little ones don't like to eat their veggies, but they don't like to be sick either. So we get by. A więc jesteś tutaj jedynym lekarzem? Well, we all know the basics. Combat first aid, you know? But I've got the most experience at the tough stuff. Bumble's been learning the most about the more complex parts of cutting and sewing. People tease her, but she's got a steady hand. Of course, now she just needs to learn what you do and don't cut. To mi wygląda na niezwykle użytecznego grzyba. It is, especially for dealing with the low-level radiation we all get from the water. The fungus just soaks it right up. But it doesn't help the rickets that keep hitting the younger lamplighters. Believe it or not, I can make a treatment for that from extract of buff out. Actually, if you can talk McCready into it, I'd be glad to treat some fungus for buff out, but he'd have to say it was okay. To wszystko, co na razie chcę wiedzieć. Until you come asking for a bandage, at least. Muszę iść. Bye. Spoko, zatem nawet mają tutaj opiekę medyczną, nieźle. Ja bym się przespał godzinkę. Dzięki temu jestem wyleczony w pełni i poszukał jeszcze jakichś NPC, z którymi można pogadać. O, nie będę miał kary do tego. Do moralności za tą skrytkę za amunicją. Tutaj ty. Nie, z tobą gadałem, więc z wami już nie chcę gadać. Czy jest tutaj jeszcze ktoś, z kim mógłbym pogadać? Na terenie tej latarenki? Chyba nie. A skoro nie ma tutaj nikogo, z kim mógłbym pogadać, to ja idę na ten przełęcz śmierci, czy jak to się tam nazywa? Józef? Bóg Grymisz Magreli wpuścił mnie za uratowanie tych dzieciaków. To byłeś ty? Moje najsłynniejsze dziękuję. Przyjechałeś moją siostrę Penny do mnie. And I couldn't ask more than that. I'm Joseph, and if there's ever anything I can do for you, just name it. As the oldest kid in town, I spent most of my time teaching, but I do what I can to keep the kids clean and fresh-faced. Say, if you're ever looking for a haircut, I'd be glad to offer my services. You only have to ask. Spokoj. I za chwilkę zmodyfikuję wygląd mojej postaci. Jak kształci się tutaj dzieci? Well, back at the start. All the children had were the notes from the grown-ups that hadn't left yet, and a few books on caves from the store. But after finding the vault, a few scavengers brought back holotapes for basic schooling, reading, basic math, encyclopedias, that sort of thing. We don't get many books anymore from the scav team, but I make sure to keep my own notes on the computer for whoever takes over after I leave. Czego uczycie dzieci? Mostly whatever they want to learn. We don't have strict classes or anything down here, but it does mean they're interested in what I'm teaching. But everyone learns the basics of fighting and shooting and survival. We've all got obvious reasons to be interested in that. Jak dokładne są twoje materiały edukacyjne? All of the books and holotapes in the computer, but frankly, there are a lot of important subjects the vault's material didn't cover. I could wish for more, but we're probably still the best school in the wasteland. Maybe the only school in the wasteland, really. To wszystko, czego chcę wiedzieć. Możesz mi obciąć włosy? Zmienimy sobie nieco fryzurę na, powiedzmy, nie. To może być, ale zastanowimy się. Pompadour, sierżant. O, mniej więcej tego typu i zarost, co by zmieniłbym. Na mowę brodę.
O, w ten sposób. Let me know if you need anything else. Okay. Nie będę cię prosił o naprawę drzwi, ponieważ ja nie chcę wybierać łatwiejszej drogi, ponieważ wybieranie łatwiejszej drogi jest dla słabych. Czyli innymi słowy, a ja po prostu chcę przebić się przez wszystkie potwory i dostać expa. Dokładnie to jest to, czego chcę. Mam nadzieję, że się nie natknę na coś, co mnie zabije i zomnomi. Tylko że będę w stanie jakoś przejść w sposób cywilizowany. Dobra, już chyba ze wszystkimi ludźmi pogadałem, z którymi mogłem. Come on, ja chcę przejść. Chcę przejść tutaj, dobra. Udało się, więc myślę, że mogę iść na tę przełęcz, o której mówił burmistrz. Tak, i to jest zdecydowanie coś, co chciałbym uczynić. Zresztą mam wsparcie w postaci mojej paladynki, którą się teraz gdzieś zgubiła. Latarenka jaskinie. A, czyli znowu tutaj jestem. Jest tutaj ktoś, z kim mógłbym pogadać. Wiewiura, ciebie znam. Puk, puk, z tobą nie gadałem. Jestem skrypty 101. Dzięki mnie twoi przyjaciele zwiali łowcą niewolników. Powiedziałeś, odpowiadam za morale. Co to znaczy? Well, technically, I'm patrolling and keeping the peace. Mostly that involves making sure people are happy and not getting into trouble. You can't very well keep the peace if you've already lost it, see? So bam! Jokes! Wanna hear one? Pewnie, słucham! Prepare to be amused. Knock knock! Kto tam? Noah. Cały dzień nad tym myślałaś, co? Hey, that's good! I was just gonna say Noah, place where I can get some food. To było komiczne. Wow, you really think so? Like actually funny? Can you convince other folks to find them funny? Actually, most of our jokes are from an old book we found in the vault called Vault Boys: Big Book of Laughs for Kids. They're not really funny, but something about hearing them is a little comforting, you know? Dlaczego nie wymyślisz nowych żartów historii? Oh, we've got lots of funny incidents. Like when Sammy shot the raider who thought he was a girl, that sort of stuff. But we don't really get a lot of news stories from outside. The scav teams spend all their time hidden, so they don't get much news, see? I'd sure like to hear more tales from the great big outdoors myself. Actually, if you hear any, feel free to tell me. Mam dla ciebie niezłą opowieść. Oh, really? Tell me about it. Moje nudne życie zostało za mną, a zaczęło się poszukiwanie sławy i przygód. To jest dobry początek. Wow, that sounds like it took some guts. Life down here might get dull, but I gotta admit, at least I don't get shot at. Well, not as much anyway. Tell me more. What's happened since then? Dzięki mym bohaterskim wyczynom mam przychylność Bractwa Stali. They work for you? Wow, they must think you're the most important Mongo in the wastes. So what happens next? Wciąż nie wiem, jakie będzie zakończenie. That makes sense, I suppose. A good story can take a while to put together, you know. Dlaczego nazywają cię Puk Puk? Well, when people started calling Nikki by his new name, I needed one too, see? If you're twins, it just doesn't cut it to be called Knick-Knack and Sue. Muszę już iść. Later. Spoko, kolejny fajny dialog. Właśnie po to się gra w RPG, żeby słuchać fajnych dialogów. A ty, mowę, otworzy mi drzwi.
those shit butts making trouble. Nie zamierzam robić kłopotów. Better stay that way, Mungo. Chcę przejść mroczną, morderczą psełę na wydocie do Krypto 87. Tak, na pewno. Okay, you say so. Come on, let's get the gate open for you, Mungo. Watch it. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby się wybrać na morderczą psełę. Mam strzelbę, mam niezłe oko, a potrzebuję eksplozji. Tylko mi się nie zatnij, dobra? Byłbym smutny, jeżeli musiałbym przerwać wątek główny, bo mi się NPC zaciął na tym. A, randomowy NPC, więc ze sobą nie mam nic do gadania. Ale przez chwilę dosłownie o mały właśnie dostałem zawał serca, jak on się tak zaciął na tej teksturze. Bo jeżeli, bo pomyślałem sobie, że, takie, że jeżeli taka pierdółka mi spieprzy wątek główny, to dosłownie się wkurzę. Idziemy, moja droga, paladynko. Starszy paladyn Cross. Idziemy na morderczą przełęcz. Idziemy się przebić przez zamieszkujące tam istoty. Zadania. Podjęcie śladu. O, dzień dobry. Mięśniak. Witam pana. Okej, widzę, że ty masz niezłą pukawkę, ale ja mam lepszą. Ja mam strzelbę. Od ciebie sobie to wezmę. Kto strzela do nas? Przede wszystkim... A! Jakiś działkiem obrotowym koleś. Czy czymś? A nie, ze zwykłym karabinem, więc cię rozwalę. Okej, myślę, że dwa strzały w głowę powinny zakończyć sprawę. Raz i dwa. Na bliski dystans to ja dosłownie rozpierdalam. A, dobra, to ty jesteś. Dobra, kolejny mięśniak na mojej drodze i na moim celowniku, więc... Dobra. Karabin szturmowy będzie do naprawy. Ma działko obrotowe, do którego mam cholerę amunicji, więc teraz sobie z niego może pokorzystam z działka obrotowego, a później je wyrzucę. Karabin szturmowy, później się z nich naprawi, zrobi jeden. Wyleczyłbym się teraz. Chemia. Steampaki. Owszem, nie pogardzę w tej chwili. Z tym pakami uzbrojenie. Uzbrojenie sobie zmienimy na nieco lepsze. Przesunę się może z krzesełkiem, żeby było wygodniej, ponieważ coś za daleko siedzę. A teraz, kiedy będzie sporo walki, to potrzebuję działka obrotowego. Jeżeli tutaj będą supermutanci, to luzik, spoko. Jak najbardziej to akceptuję, bo z takich przeciwników mogę pokonywać. Apteczka zamknięta na łatwy, więc... A to, jeżeli gra mi wrzuca tutaj zapasy medyczne, 4 steampaki i oczyszczoną wodę. Tutaj jeden steampak i Radix. I w tej apteczce też jeden steampak, więc naprawdę spoko, skoro mam tutaj łóżko, sporo zapasów medycznych. I to mogę się bawić, mogę grać, więc... Kolejna apteczka. Której skoro jest zamknięta, to pewnie będzie w niej sporo steampaków. Dokładnie 5, Radix, Antirad. Tutaj naciskam F, bo mam 100%, więc mogę sobie na to pozwolić. Tutaj 2 steampaki, więc sporo zapasów medycznych ja zdobyłem przed chwilą właśnie. I amunicji, więc... Nie wiem, czemu ten mówi, że to jest jakaś diabelska przełęcz, mordercza przełęcz, czy coś w tym stylu. Sprawdźmy na dane mapę okolicy i przede wszystkim na mapie okolicy będę chciał się poruszać. I idę w dobrą stronę, w dobrym kierunku. O, mistrz! Miło mi mistrza powitać.
Dobra. Otrzymujesz właśnie ode mnie masę kulek z działka obrotowego. Czemu ty wystrzeliłaś do mnie z rakietnicy, moja droga? Skoro masz strzelać z rakietnicy, to... pamiętaj o tym, że nie rób friendly fire. Wiem, ja czasami robię tobie friendly fire, a to inaczej, ty musisz się mścić i robić mi friendly fire, ponieważ patrz jaki mam teraz stan zdrowia. Sprzęt, chemia, oczyszczoną wodę i steampaki sobie zaaplikuję w związku z tym. To sobie przeładuję. Tutaj wezmę sobie od ciebie to i to. To prawda, działko obrotowe jest relatywnie mniej skuteczne w chwili obecnej od chińskiego karabinu szturmowego, dane. Gdzie idę? Idę... Po co ja będę chciał sobie obalać te jaskinie w całości, wybić wszystkie supermutanty? Bo zawsze to jest exp, a za mistrza mam chyba oho, pułapka. Zdemontuj. Tutaj nie ma nic. Poza tą pułapką, która tu była. Tutaj nic nie było, idziemy dalej. Mamy dużo kulek 5 mm do działka obrotowego, więc jest to jak najbardziej fajne i akceptowalne. Ups. Wiem, że krwawisz, no bo skoro nawet się nie odsunęłaś, kiedy granaty leciały. Okej, widzę, że kolejny mistrzu. A ty mi znowu generujesz friendly fire, moja droga. Widzę, że gości miał super młot i granat odłamkowy. Granat odłamkowy sobie wezmę, super młot mi nie jest potrzebny. Przeładujmy sobie. I wyleczmy się. Sprzędy... użyłbym teraz dalej steampaków. Mam nadzieję, że ci amunicja do rakietnicy skończyła, ponieważ rakietnica w małych pomieszczeniach naprawdę, moja droga, nie jest najlepszym pomysłem. Naprawdę, to jest bardzo, 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 bardzo zły pomysł. Czyli tutaj są drzwi. Dobra, tutaj widzę, że kolejne zapasy medyczne i inne. Steampak oczyszczona woda, biorę. Skrzynka z amunicją zamknięta na łatwy, otwieram i biorę amunicję. Naboje do karabinu zawsze się przydadzą. Tutaj naboje 10 mm i tutaj naboje 5 mm, czyli mamy jeszcze więcej kulek do działka obrotowego. Czyli tej broni, z której na razie korzystam. Tutaj mam moduły sensora w biurku, mam naboje do magnum. Zawsze warto gromadzić amunicję wszelkiego typu. Co ci się stało, moja droga? Ach, kobiety. Wybucha koło niej granat, ona narzeka. Komora reaktora, czyli tutaj się mam udać, ale ja bym sobie jeszcze spenetrował te jaskinie do końca. Tak. Dokładnie tak bym zrobił. Ponieważ tutaj, z boku, mam jeszcze spory obszar niezbadany, więc... A jako mam sporo obszar niezbadany, to trzeba tam wrócić i go zbadać, zabić wszystkie supermutanty, zebrać do expy, zebrać z nich sprzęt, amunicję, broń i tak dalej, żeby potem mieć co sprzedawać, ewentualnie co naprawiać. I ogólnie wyczerpać wszelkie możliwe korzyści, ponieważ taka przełęcz jest fajnym miejscem na najzwyczajniejsze w świecie farmienie sobie expów. Na tym, skoro mam możliwość sobie pofarmienia expów, to czemu nie miałbym ich sobie pofarmić? Logiczne. To teraz pójdę sobie tędy, tą trasą i tą trasę chciałbym obadać. Dokąd zajdę? Okej, może najpierw ciebie. Uh.
Okej, okay, dobra, najpierw tej mowy, mi drogi. Okej, okay, teraz ty. Doskonale pokonani. Mam jeszcze trochę amunicji do działka obrotowego, więc jest jak najbardziej spoko, a potem je ewentualnie wyrzucę, jak będzie zużyte. Karabin szturmowy sobie wezmę od ciebie oczywiście. Widzę, że kolejny mięśniak, który chce w pojedynkę oskrzydlać tutaj wszystkich. Ale zbijam mu zdrowie w tempie błyskawicznym, więc nie udało mu się oskrzydlić kogokolwiek. Da mi kolejne zapasy, jak widzę. Skrzynia z amunicją. Opowieść handlowa z mięsem z Junktown, czyli boost do handlu. Umiejętność handel zwiększa się o 2. Karabin szturmowy i to, więc jest bardzo dobrze. Kolejny karabin szturmowy i amunicja. Pale kolejowym sobie wziął, ponieważ mowy sobie kiedyś palownik zrobię. Granaty i loftki też bym sobie wziął. Czyli opłacało się tu przyjść, ponieważ dla samych zapasów się tutaj opłacało wejść. Może bym się uleczył tak lekko. Oczyszczona woda i steampaki. Zapiszmy sobie grę i idziemy naprzód. Przebijamy się dalej. Czyli to jest mniej więcej taka trasa. Dobra, więc myślę, że możemy już się na spokojnie udać do tego. Do naszego celu, ponieważ ten etap mamy już wyczyszczony. A nie, moment, tutaj jeszcze coś jest do poczyszczenia. A nie, tutaj są tylko zapasy. I książka, która nam podbustuje statystyki. Więc zwiększyliśmy sobie broń ciężką, steampack, oczywiście sobie wezmę. Tutaj, to jest zamknięte na bardzo łatwo, więc zrobię tak. Dwa steampaki, antyrad, zawsze spoko. O, widzę, że zamknięta skrzynka na przeciętny, ale i tak ją otworzymy. Dwie rakiety. I naboje do mojego działka obrotowego, które teraz będę dość mocno eksploatował. Na właśnie tych niezbyt uprzejmych i miłych supermutantach. Zatem muszę, zdaje się, przejść ten. Tutaj załatwiłem tych trzech supermutantów. I tutaj prowadzi dalsza trasa, więc jeszcze w tym odcinku myślę, że zajdę do tych drzwi prowadzących do komory reaktora. I skończę odcinek. Myślę, że to będzie najbardziej optymalny plan działania. Na chwilę obecną. Ej, to ja w ogóle idę nie w tę stronę. Co potrzeba? No cóż, spory nieogar z mojej strony, spory fail. Zastanawiam się, czy nie zapauzować gry na czas, kiedy tam idę, ale myślę, że nie. Myślę, że znajdę coś ciekawego, by wam opowiedzieć. Dobra, więc teraz musimy iść tędy. Gdy trafiamy znowu na trasę. No to źle poszedłem na rozwidleniu. Powinienem tak naprawdę iść tędy. Widzę, że działko obrotowe niedługo mi się rozwali. Mam nadzieję, że mi się rozwali akurat wtedy, kiedy zużyję całą amunicję do niego. Ponieważ to byłby odpowiedni termin na rozwalenie się działka obrotowego. To nie byłoby mi już po prostu potrzebne. I miałoby zbyt niską wartość sprzedażową i zbyt dużą masę, by mi się opłacało je nosić. Ale póki co, póki je mam w ekwipunku. Więc mogę sobie z niego fajnie strzelać. Zwłaszcza, że teraz z tym działkiem obrotowym wyglądam jak prawdziwy badass. Okej, dotarłem już mniej więcej w to miejsce, w które chciałem dotrzeć. Dobra, spoko.
Zatem teraz zapiszmy sobie grę. I myślę, że w tym miejscu zakończymy sobie odcinek. Do zobaczenia, cześć.